Witam serdecznie wszystkich użytkowników programu Inkscape i nie tylko, bo informacje i to, co pokażę, może być przydatne także w innych programach graficznych, a dotyczy ten tutorial tworzenia, dzielenia jakby dokumentu, koła, prostokątu na różne elementy, wstawienia fotosów, w tym przypadku zdjęć, te panele, które zostaną utworzone, czyli połączenie grafiki wektorowej i bitmapowej. Zapraszam oczywiście na mój kanał, Mr. Kamień 1, myślnik Robert Sobucki. Proszę uruchamiać sobie powiadomienia, klikam w dzwonek i wtedy każdy nowy film, który się pojawi na moim kanale, otrzymacie o tym informację. Dziękuję pięknie za subskrypcję, za wszystkie komentarze, za łapki w górę. Jest to oczywiście dla mnie motywacja do pracy. I to, co widzicie, grafika bitmapowa i wektorowa połączenie, tak? Czyli dość nietypowe takie połączenie kilku zdjęć w panelach po skosie. To na początek, to jest bardzo prosta sprawa. Dalej. Pokażę, jak dodać do tego pewne, prawda, obramowanie, które podniesie troszeczkę atrakcyjność tej grafiki. Kolejna opcja to będą, przepraszam, nie to, tutaj, panele z własną ramką. Każdy panel posiada własną ramkę i są względem siebie przesunięte. Ja oczywiście wykonuję to wszystko na czterech panelach, ale ich ilość jest dowolna. Kolejna sprawa to będzie już troszeczkę trudniej, mianowicie no, oczywiście podzielenie koła na nieparzystą ilość elementów, takich paneli, takich wycinków. Każdy z nich wstawię oczywiście jakiś fotos. Tu użyłem takich, no, chyba znacie wszyscy na pewno te postacie filmowe, tak? I oczywiście rameczka. Tym razem inna kolorystyka, tak? Inaczej troszeczkę to wygląda. No i na koniec zupełnie, prawda? Też inaczej, przy tej okazji zobaczycie, jak dzielić koło, jak sobie z tym radzić, prawda? Każdy z tych wycinków jako po prostu odblokuje warstwę, jako osobny element. I dowolnie można to sobie skonfigurować, ustawić, ułożyć, nie tylko oczywiście jako koło. Dosyć wstępu, zapraszam oczywiście do oglądania tutorialu. Przechodzę do pracy i na początek oczywiście właściwości dokumentu. Zmienię orientację na poziomą. Oczywiście na moim przykładzie, tak jak widzicie na początku, efekty wykonane w orientacji poziomej, ale równie dobrze może to być w orientacji pionowej. No i ustalam na wielkość dokumentu, to co wspomniałem, warto to zrobić, żeby nie skalować później. To jest wielkość formatu A4, czyli 297 na 210 mm. Kręcę kółkiem myszki, jak widzicie, widok przesuwa się góra-dół. Wciskam Shift, kręcę kółkiem myszki, prawo-lewo. I teraz wciskam Ctrl, ręce kółkiem myszki, robię zbliżenie lub oddalenie, prawda? I będę już o tym wspominał, jakby jeżeli będziecie widzieć, że mój dokument, czy też widok przesuwa się w prawo lub lewo, no to wiadomo, że wcisnąłem Shift i kręcę kółkiem myszki. Bardzo często tej opcji będę używał, wobec tego już nie będę za każdym razem powtarzał. No dobrze, mógłbym wykonać to bardzo prosto, bo szybciutko już tutaj uruchamiam kalkulator, tak? I szerokość mojego dokumentu, czyli 297 mm podzielić na 4, no to mam wielkość prostokątu, czy też panelu, który muszę utworzyć. I już po sprawie. Ale przy tej okazji pokażę Wam jakby sposoby na utworzenie obiektu o konkretnej wielkości, umiejscowieniu go w pożądanym miejscu, bardzo precyzyjnie. No i pokażę Wam, że program Inkscape ma, czy też daje nam możliwości wykonania prostych działań matematycznych, jeśli chodzi o wielkość obiektu. No więc dobrze, prostokąt, byle jaki prostokąt, byle jaka wielkość, kolor nie jest istotny, tak jak Wam pasuje, możecie utworzyć. No i teraz mamy szerokość, proszę bardzo, wielkość dokumentu, bo chcę utworzyć obiekt, który będzie tak samo duży jak dokument, to jest 297, Enter, a wysokość tego dokumentu 210, Enter, proszę bardzo, już mamy sprawę rozmiaru załatwioną i teraz współrzędne, tak, współrzędna pozioma zaznaczenia. Chodzi o to, o gdzie znajduje się dokładnie lewy górny narożnik obiektu. Tak? Jeżeli ustawię parametry 0 i 0, oczywiście wciskam, piszę 0 i wciskam Enter, to ten narożnik znajduje się dokładnie na początku osi współrzędnych, czyli dokładnie w lewym górnym narożniku dokumentu. Czyli obiekt pokrywa się z dokumentem, bo jest tej samej wielkości. Tak? Oczywiście to służy też do umiejscowienia obiektów pewnych, no jakby na pewnych współrzędnych, tak? Czyli na przykład odsunę go
o 40 mm osi X, czyli od tej krawędzi, Enter, i na przykład o 20 mm od tej krawędzi górnej, czyli w osi Y, Enter. Proszę bardzo. Precyzyjnie, bardzo precyzyjnie można to sobie ustalić. Każdy obiekt oczywiście. No a drugi sposób na to, aby obiekt, który utworzyłem, który jest wielkością dokumentu, dokładnie pokrywał się z dokumentem, to jest wykorzystanie tutaj opcji wyrównanie i rozmieszczanie obiektu. Tu musi być zaznaczona opcja, w tym przypadku strona. I przechodzimy do wyśrodkuj obiekty na osi pionowej. Klikam. I pod spodem jest na osi poziomej. Klikam. Gotowe. No i teraz to, co wspomniałem o prostych działaniach matematycznych. Tak jak widzieliście, mój panel, mój dokument jest podzielony na 4 segmenty. Czyli muszę ten mój prostokąt podzielić na 4 części. Czyli mamy wielkość, szerokość oczywiście dokumentu, czy też obiektu w tym momencie. Podzielić, czyli ukośnik, na 4. No na ile dzielimy, no to jest dowolna sprawa. Można zrobić 5, 7, ile tam potrzebujecie. Tak? Enter. Proszę bardzo. Bardzo precyzyjnie. Bardzo, bardzo precyzyjnie. Czy mogę pomnożyć? Proszę bardzo. Razy na przykład 3. Mam 3 czwarte dokumentu, tak? Mnożenie, dzielenie, dodawanie, odejmowanie i procenty. To sprawdziłem, to można używać tutaj w tych prostych działaniach matematycznych. Oczywiście z powrotem to podzielę na 3, aby mieć jeden taki panel. I teraz, uchwyty, które widzicie, to są uchwyty do skalowania. Klikam jeszcze raz w obiekt. Pojawiają się uchwyty do obrotu i pochylenia. Czyli chwytam za ten u góry do pochylenia. No i pochylam ten mój prostokąt. Ile? No ile chcecie. Może być mocno, może być tylko delikatnie, prawda? Ja zrobię taką wartość o tyle, mniej więcej, na oko. No, nie ma tutaj jakby specjalnie nakazu, że musi być w ten sposób, tak? Szkoda też, że nie ma okienek do przekształceń, które moglibyśmy wpisywać, prawda? Obrotu i pochylenia. To by było bardzo przydatne, no ale niestety. No i dobrze, trzeba powielić teraz ten obiekt w ten sposób już pochylony. Czyli Ctrl-D i teraz szybciutko, żeby sobie to zrobić, to wciskam Shift i liczę, ile razy uderzyłem w prawą strzałkę na klawiaturze. Trzymam wciśnięty Shift i liczymy. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Pięć to już jest za dużo. Cztery jest OK. Tak, jeszcze puszczę Shift i stuknę w prawą stronę. O, już jest szpara, czyli idealnie 14 razy. Fajnie. Ctrl-D, Shift, raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć. Raz, dwa, trzy, cztery, gra muzyka. Ctrl-D, Shift, raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć. Raz, dwa, trzy, cztery, gra muzyka. Tak? Zgadza się. Fajnie. No takiś tam sposób, prawda, na rozmieszczenie obiektu. Dobrze, muszę je zaznaczyć wszystkie, bo jak widzicie, przez to pochylenie mam pustą przestrzeń dokumentu. Zaznaczam je wszystkie, wciskam Shift i można chwycić za lewy albo prawy. Tutaj uchwyt do przekształcenia i po prostu rozciągam tak, aby dokument był przykryty moimi obiektami. Wszystkie proporcjonalnie jakby rozciągam w ten sposób. No i teraz też jeszcze pokażę Wam sposób na ustawienie jakby obiektu poza dokumentem. Tak? Zaznaczam sobie ten obiekt z lewej strony, zdejmę jego tutaj, może to zamknę, już nie będę potrzebował, widoczność, żebym widział, prawda? Ten fragment wystaje poza mój obiekt, poza dokument. I trzeba go się po prostu pozbyć. Czyli tak, tworzę sobie jakiś tutaj prostokąt, który będzie nieco większy, musi być, niż to, co wystaje poza dokument. Narzędzie wskaźnik i teraz, no oczywiście możemy użyć tej szerokości, którą tu widzimy, tak? 86, 328. No ale ja piszę po prostu 90, Enter, będzie łatwiej. I teraz 90 to jest szerokość tego obiektu. Tak? I jego współrzędne są liczone od lewego górnego narożnika, tak jak poprzednio, prawda? To się nie zmieniło. Wobec tego, aby prawa krawędź tego obiektu była na krawędzi dokumentu, trzeba go odsunąć, czyli wartości minus, jak widzicie, ale o te, które ustaliłem, czyli 90. Minus 90. Dokładnie jest na krawędzi. No i teraz zaznaczamy oba obiekty. Tak? I przechodzimy tutaj do ścieżka. Różnica. I mamy poza dokumentem obcięte wszystko. Fajnie.
przesunę się tutaj w drugą stronę. Z tej strony podobnie, ale tu już jest łatwiej, bo tutaj wiem już dokładnie, gdzie trzeba... No, coś tutaj jest nie tak chyba, bo patrzę te odległości tutaj. No nie, okej. Okay. Tak mi się wydawało tylko. Bo tutaj po prostu te parametry, gdzie obiekt, który teraz tworzę, też oczywiście większy troszeczkę, gdzie on ma być umiejscowiony, już znam. Bo jest to szerokość dokumentu. Czyli tu się, tu tego obiektu, tego prostokątu, może zmienię jego kolor, pomarańczowego, współrzędne zaczynają się tu w narożniku, czyli w osi X to jest ta krawędź, musi być na krawędzi końca dokumentu. A dokument kończy się na 297 mm. Proszę bardzo. Gotowe. Zaznaczamy oba obiekty. Ścieżka, różnica. I tu wrócę skryciem z powrotem na 100%. Fajnie. Mamy to opanowane. Teraz utworzę dwie warstwy, aby zachować sobie już te panele gotowe, pocięte, pochylone i dopasowane. Czyli nowa warstwa, niech to będzie po prostu panele. Tak, dobrze napisałem? Dobrze. Tak, i jeszcze jedna nowa warstwa od razu, tam już nie będę zmieniał, panele 1, może być. Fajnie. Wracam na warstwę 1 i teraz tak, szybciutko. Całość tych paneli zaznaczam. Ctrl-C. Na razie wyłączę widoczność. Przechodzę na warstwę panele. Ctrl-Alt-V. One muszą wrócić w to samo miejsce. Fajnie. Blokuję tą warstwę. Na razie nie będę jej używał. Wyłączam jej widoczność. I to samo robię na warstwie u góry. Panele 1. Ctrl-Alt-V. Po to, aby zachowuję sobie te panele gotowe do później do przekształcenia. Czyli blokuję sobie tą warstwę i wyłączam jej widoczność. Wracam na warstwę 1. Proszę bardzo. I teraz mogę już zaimportować zdjęcia. Troszeczkę oddalę widok. Czyli klik. Importuj. Tu mam taki katalog przygotowany. No dobrze. O, bardzo duże, bardzo różne wielkości są te dokumenty, obiekty. Dobrze, w porządku. Tory kolejowe będą z prawej. Ten pan tutaj nad urwiskiem będzie drugi z lewej. Pani będzie druga z prawej, a ta kamienna ścieżka w góry z wrzosami, chyba, no nie wiem, tak mi się wydaje, będzie z lewej strony. Dobrze. Teraz sobie, no, przesadziłem z tym zbliżeniem. Jeszcze przesadziłem. Zaznaczam sobie lewy panel. Oczywiście zdejmę troszeczkę jego krycie. No ile, to nie jest istotne. Te wartości tutaj mogę trochę więcej, trochę mniej. Tyle, żeby on był po prostu troszkę jakby przezroczysty. I to samo robię ze zdjęciem. Też dowolnie, no byle to tak mniej więcej po prostu zdjąć troszeczkę. I teraz widzę, tak? Zdjęcie widzę i widzę kształt panelu, tak? I mogę to teraz bardzo łatwo, bardzo szybko sobie tutaj dopasować. Na początek troszeczkę przeskaluję to zdjęcie. No, to chyba będę musiał je zniekształcić. Chyba nie mam specjalnie wyjścia. Wobec tego chwytam za lewy uchwyt. I w ten sposób taką, ta ścieżka wyjdzie taka wąska, no ale trudno się mówi. Patrzmy, żeby ująć tutaj, o właśnie, tą górę tutaj i szczyt. Dość ładnie to wyszło, troszeczkę w dół to przesunę jeszcze, strzałkami klawiatury. Fajnie. Teraz page down. Tyle razy, aby zdjęcie znalazło się pod tym panelem, który właśnie jest wyznaczony. O właśnie, teraz. Tak, zaznaczam panel, wciskam shift, zaznaczam zdjęcie, obiekt, przytnij, ustaw. No i krycie tutaj oczywiście tego zdjęcia teraz z powrotem 100%. Fajnie. Drugi panel. Od razu też jego krycie zmniejszę. No i tu miał powędrować ten pan tutaj nad urwiskiem. Też zmniejszę krycie tego zdjęcia. Ono jest tutaj za duże, więc mogę je przeskalować troszeczkę. Tutaj też jeszcze raz kliknę. Pojawią się uchwyty do obrotu. Obrócę i teraz strzałkami klawiatury to ustawię troszeczkę. Może jeszcze raz kliknę i trochę też je zniekształcę, trochę je zawężę. Patrzmy, o, żeby było tej skały, na której on tu siedzi, było widać więcej. Szukamy klawiatury, to przesunę. O, właśnie tutaj, żeby to uchwycić jeszcze, żeby było widać, że on nie tak wisi w powietrzu, a tylko jest to cała skała. No i na dole tego miasta, żeby było widać, było sporo. Tutaj troszeczkę w dół to przesunę i ciut w lewo, bo narożnik jest nieprzykryty. I dobrze, muszę jednak z powrotem troszeczkę to rozciągnąć.
No, wydaje mi się, że jest ok. Page down. Raz, dwa. Tak, i mamy panel u góry. Zaznaczam go, shift, klikam jeszcze w zdjęcie. Obiekt, przytnij, ustaw. Tak, i krycie zdjęcia wraca z powrotem. Dobrze, kolejny panel. Tutaj będzie jeszcze gorzej, bo po prostu no, pani trzyma się tych łańcuchów. No nie dziwię się, prawda, ale to normalna rzecz. Nad takim wodospadem na huśtawce też bym się trzymał, ale przez to po prostu taki wąski pasek będzie mi dość ciężko to wpasować, aby obie ręce, całość jakby, prawda, było widoczne. Bo nie chcę tego aż tak zniekształcać, żeby mocno zawężać, bo to będzie wyglądało już troszeczkę dziwnie. No więc dobrze, tyle. Troszeczkę to zawężę, owszem, ale jedną rękę jakby troszeczkę przytnę. I teraz jeszcze z góry. Tak, i z dołu też mogę to o, w ten sposób zrobić. No i dobrze, tak to zostawię. Page down. Dwa razy w tym przypadku. Zaznaczam panel, wciskam shift, zaznaczam zdjęcie. Obiekt, przytnij. Tak, w miarę to wyszło, fajnie. I wracam skryciem z powrotem. No i ten ostatni panel. Tutaj mam taką fajną perspektywę. Tutaj mam ścieżkę w górach, tak? A to będą tory kolejowe. Z tym, że to jest zdjęcie w takim formacie, prawda, poziomym. No więc trudno, muszę to przeskalować w ten sposób, że po prostu będzie to zniekształcone. No trudno. Jeszcze raz kliknę, uchwyty do obrotu, obrócę to. I wydaje mi się, że wyciągnę to do góry. Mogłoby to być. No dobrze, tak zostawiam. Page down tu już raz tylko wystarczy, prawda? Bo to jest jedna pozycja poniżej. Shift, zaznaczam jeszcze zdjęcie. Obiekt, przytnij, ustaw, tak? I tu krycie 100%. Fajnie, odznaczę. Mamy wpasowane zdjęcia. Oczywiście, jeżeli komuś to odpowiada, może to w tej formie zostawić, zapisać i tak dalej. Ale tak jak widzieliście, dodam jeszcze taką delikatną jakby obramowanie, jakby podzielenia tych segmentów. No i drugi przykład, to oczywiście te panele są względem siebie przesunięte. Musimy teraz uruchomić z powrotem panele, czyli tą warstwę zablokuję, żeby tutaj nic nie poprzestawiać. Włączę widoczność paneli, oczywiście tych u góry, które mam skopiowane i odblokuję. No i po prostu wszystkie zaznaczę. I teraz co zrobię? Szybciutko. Wypełnienie bez wypełnienia. Natomiast kontur tak. No i tu kolorystyka jest dowolna, tak? Bazowo się pojawił czarny kontur. Kolorystyka jest dowolna. Ja tu użyję takich opcji niebieskiego koloru. Taki o, dosyć ładny niebieski kolorek, fajnie. Styl konturu, czyli jego wielkość tutaj, to będzie jakieś powiedzmy 8. Wielkość też jest dowolna, może być delikatna rameczka, może być grubsza, no jak komu pasuje oczywiście. Tak jak zawsze mówię i podkreślam przy okazji wielu tutoriali, które nagrałem. Tylko pokazuję jak zrobić, natomiast kolor, grubość można zmienić, wszystko inne można zmienić. To już jest inwencja wasza, to co zrobicie. Dobrze, mogłoby to tak być, tak? Czyli teraz Ctrl D, duplikuję te rameczki i tu kontur jaśniejszy. Taki, o, coś z seledynek, może jasno niebieski, fajnie. Wrócę do stylu i oczywiście żadne 8 tutaj, a tu będzie 2. Popatrzmy, zbliżę widok, żeby zobaczyć, jak to się prezentuje. O, właśnie, o to chodziło. O to chodziło. Może być w ten sposób, tak? Oddalę z powrotem widok na całość i odznaczę. O, źle zrobiłem, coś tutaj się porobiło. Teraz jest dobrze. Teraz jest dobrze, coś wskoczyło dziwnego, prawda? No fajnie, jest ok, tak? Jak dla mnie jest ok. Te remeczki fajnie podkreślają jakby te segmenty. I teraz jeszcze oczywiście, co możemy zrobić? Ten drugi przykład, o którym pokazywałem wam go na początku. Panele względem siebie są przesunięte. Wobec tego tak. Rameczki, sprawdzę to. Mamy to na dlatego robiłem to na osobnej warstwie, aby teraz było... przepraszam, tu są oczywiście te rameczki, tak? One są tutaj. Jeszcze sprawdzę, tak? Na tej warstwie. Tu mi się warstwa zmieniła, nie wiem czemu. No nieistotne. Zaznaczamy je.
Sprawdzę jeszcze poprzez to, że chwycę je po prostu i wyciągnę. Czy obie, czyli ta ciemna niebieska i ta jasna niebieska jest zaznaczona, tak? Ctrl Z. Tak, tutaj cofnę operację. Ctrl C, po prostu kopiuję. Tu mam gotowy mój dokument, jakby, gotowy efekt. Wobec tego zablokuję tą warstwę z tymi ramkami i na razie wyłączę jej widoczność. Przejdę tutaj do tej warstwy, gdzie są te panele. Odblokuję, włączę widoczność. Ctrl. Właściwie niepotrzebnie kopiowałem, czyli tutaj usunę te panele, a Ctrl, Alt, V, kleję te rameczki. Gotowe, już. Tak, rameczki mam na osobnej warstwie. Wrócę do warstwy, odblokuję ze zdjęciami, wyłączę na razie widoczność i zdjęcia skopiuję sobie. Tak, utworzę po prostu nową kompozycję w ten sposób, na innej warstwie. Czyli Ctrl C, tutaj mam kompozycję tego typu, prawda, z gotowymi panelami, z gotowymi rameczkami, panele, zdjęcia, bez przesunięcia względem siebie, tak, czyli zablokuję teraz tą warstwę tutaj ze zdjęciami, przejdę na warstwę, o, u góry, odblokuję, popatrzmy, coś tu jeszcze, widoczność jest, tak, to musi być wyłączone i tworzymy nową kompozycję, Ctrl, Alt, V. Tak, mamy wklejone zdjęcia, oczywiście one są nad rameczkami w tym momencie, bo najpierw będę właściwie zdjęcia skopiować, a później ramki. I page down, klikam panel, page down. Tak, drugi panel, page down. Ten panel to samo. I ten panel to samo, tak? I już mamy wszystko w należnym porządku. Ok, mamy to już ustawione. Zdjęcie pod spodem, rameczki u góry. No, ale mamy, popatrzcie, zdjęcie osobno. Jedna ramka osobno, druga osobno, prawda? To wszystko, jeśli chodzi o każdy z tych paneli, trzeba po prostu zgrupować, żeby to była jedna całość. No, nie ma problemu. Tu jest to bardzo prosta sprawa, tak? Ale pokażę Wam też sposób, jak zaznaczać elementy pod spodem. Jest to ważne dosyć. Tutaj wystarczy objąć zaznaczeniem elementy lewego, prawda, tego skośnego panelu. I Ctrl G, grupa i teraz, proszę bardzo, mamy tu już wszystko w całości. Dobrze, Ctrl Z, wróci to na swoje miejsce i na przykładzie tego kolejnego panelu pokażę Wam, jak na przykład, zbliżę widok, zaznaczyć ramkę ciemno-niebieską, tak, która jest pod spodem, bo jeżeli kliknę, no mogę próbować kliknąć, tak, jeszcze zbliżenie robić, jeszcze, prawda, i próbować klikać ciemno-niebieską, ale zaznacza mi się jasno-niebieska. Wobec tego, żeby zaznaczyć ciemno-niebieską, wciskamy Alt. Jest jasno-niebieska. Jeszcze raz kliknę. Jest ciemno-niebieska. Popatrzcie, czy faktycznie. Chwycę ją. No, źle zrobiłem. Ctrl Z. Zbliżę widok jeszcze raz. Jeszcze raz. Wciskam Alt. Jeszcze raz kliknę. Jest zaznaczona ciemno-niebieska ramka. Może inaczej. Jasno-niebieska. I jeszcze raz z Altem. Ciemno-niebieska. I na przykład oddalę widok, chwycę za uchwyt i proszę bardzo, ciemno-niebieską wyciągam, prawda? Spod spodu, bo jest to dość istotne, czasami jest z tym problem, no jak tu zaznaczyć to, co jest pod spodem, tak? Ctrl Z oczywiście wycofam operację. No, ale w tym przypadku, tak jak wcześniej pokazałem, nie ma problemu tu z wykonaniem zaznaczenia poszczególnych segmentów, które potrzebujemy. Po prostu obejmujemy zaznaczeniem. O! Tak? I jest zaznaczone tylko to, co jest na tym zdjęciu i ramka dotycząca tego zdjęcia. Ctrl G. Kolejne zaznaczenie to będzie tutaj. Ctrl G. No i kolejne zaznaczenie to będzie ten prawy skośny panel. Ctrl G. I od razu możemy na przykład przesunąć go sobie w dół. Ten panel też w dół. Tak. No i oczywiście, jeżeli ma być to razem, a tylko przesunięte, to te rameczki muszą tutaj na krawędziach się pokrywać, tak? Nie jestem pewien, ile razy stuknąłem strzałki klawiatury, czy tu jest równo, wobec tego wyciągnę prowadnicę, ustawię to o właśnie na tej rameczce na dole. Jak się okazuje, troszeczkę za mało. Teraz jest OK. I prowadnica wraca z powrotem do góry. Proszę bardzo, jeżeli ktoś by chciał tego typu, prawda, efekt, będzie to na pewno pięknie wyglądało, jeżeli tych paneli będzie więcej niż 4. To Wam gwarantuję, będzie ich 7, 9, to naprawdę będzie bardzo fajny efekt.
ale teraz też nieźle się prezentuje. No więc dobrze, mamy sprawę tutaj załatwioną, czyli tak zablokuję, wyłączę widoczność, popatrzmy, czy to jest wszystko ok. Utworzę nową warstwę, na której będziemy wykonywali teraz operacje trudniejsze. Czyli to będzie podział koła. Koło, tak nazwę tą podstawową warstwę. Tak? I podział koła na nieparzystą ilość części. No bo na 4 to nie ma problemu, tak? Widzieliście, wyciągnę prowadnicę, prawda? Narysuję koło. Wyciągnę prowadnicę pionową, poziomą, bach, bach, poprowadzę ścieżkę piórem. Mam podzielone na 4, na 8 też nie problem, bo po skosie pod kątem 45 stopni też i jest ok. No ale 7, 9, 11, 5 to jest to, prawda, problem. Pokażę wam właśnie sposób podziału, no i też oczywiście wstawię zdjęcia, rameczki też na dwa sposoby i razem dla całości i osobno i zobaczycie, jak to wygląda. Także tutaj i trudniejsza sprawa, ale no, nie poddajemy się, prawda? Idziemy dalej do przodu, działamy. Narysuję koło, tak? Czyli wybieram narzędzie tutaj okrąg. Wciskam Ctrl, żeby to było koło faktycznie i no, maksymalnie w moim dokumencie, ile się mieści, tak? Ile się mieści, to też tak jak poprzednio, trzeba ustalić sobie wielkość i mniej więcej tej wielkości się trzymać. No oczywiście nie wiem, czemu tu kontur jest aż tyle. No dobra, nie wiem, czemu się dzieją takie rzeczy, że otwieram jakby, tworzę nowy obiekt, a tu kontur nagle 10, a miałem ustawione 0,8 poprzednio. No dobra, nieważne. Oczywiście kontur wyłączam, a wypełnienie, jakiś tam kolorek nieistotny, może być ciemny, obojętnie jaki, ale pierwsze koło, ciemny kolor dla kontrastu. Narzędzie wskaźnik. I teraz Ctrl D, duplikuję sobie ten obiekt i zmienię jego kolor na kolor kontrastowy, jasny jakiś. Jakiś jasny, może być żółty. W tym przypadku, tak? Ważne o to, chodzi o to, żeby wyraźnie było widać różnicę. I teraz wcisnę klawisze Ctrl, Shift i jak widzicie symetrycznie do środka, prawda? Idealnie do środka zmniejszam. Puszczam Shift. Kręcę sobie kółeczkę myszki, zbliżę widok. Jeszcze raz wciskam Shift, czyli mam wciśnięty Ctrl Shift i jeszcze to zmniejszam. Malutki taki punkcik dosłownie. Popatrzcie, teraz jak oddalę widok, odznaczę, no to ledwo coś tam widać, kropkę. Wystarczy, to wielkość nie jest istotna. Bardzo malutkie po prostu. Dobrze, teraz zbliżę widok tutaj do tego środka troszeczkę. Narzędzie prostokąt, ten sam kolor może być, kontrastowy oczywiście, i rysuję sobie jakiś tutaj bardzo wąski, długi prostokąt, no, na takiej zasadzie po prostu kreski. Przesunę się wyżej, narzędzie tutaj odpowiednie do tego, żeby przeskalować poza obszar koła. Poza obszar koła. I teraz zbliżę widok tutaj, do tego kółeczka, chwycę za uchwyt tutaj w narożniku i do środka ściągam. Robię bardzo, bardzo wąską taką, o, jakby kreskę, tak? I teraz muszę to umiejscowić dokładnie w osi tego kółeczka małego. I tutaj, oczywiście przejdę do wyrównania i rozmieszczania obiektów. Tak, ja je mam tutaj, tylko mi się okienko nie pojawiło. O, teraz. Tu musimy zmienić nie strona, a ostatni zaznaczony, czyli względem obiektu, który ostatni był zaznaczony, będzie odbywało się rozmieszczanie. Ja celowo mam takie zbliżenie, żebyście widzieli, co się stanie za chwilę. Tu może szukamy klawiatury jeszcze, to oczywiście ostatni zaznaczony, tak? Przesunę to, o, niżej, bliżej tego kółeczka. Ostatni zaznaczony, czyli mam żółty prostokącik, tą kreskę zaznaczoną, wciskam Shift, klikam. W moim przypadku to jest zielone tło, no ale to jest zielone koło, tak? I mam jeszcze to zaznaczone, czyli kreskę i jako drugie zielone koło moje. I teraz wyśrodkowanie w osi pionowej. Bum. Dokładnie jest to osi. Fajnie. Oddalę troszeczkę widok. Przesunę się tutaj do góry. Kliknę gdzieś obok, poza kołem. I teraz kliknę jeszcze raz na mój, no tą kreskę. Zbliżę troszeczkę widok. To, żebyście widzieli, tylko za chwilę go oddalę. Kliknę jeszcze raz. Pojawią się uchwyty do, tak jak wcześniej, do obrotu i do pochylenia. I na środku obiektu lub też w tym przypadku obiektu
i zaznaczenia. W tym przypadku jest to równe, ale czasami są obiekty nieregularne, nie tak jak prostokąt czy koło. Wobec tego środek obrotu, czyli ten plusik, który tu widzicie, no nie będzie dokładnie po środku obiektu, tylko po środku zaznaczenia. Więc proszę się nie dziwić, że tak czasami się dzieje. Zresztą za chwilę to zobaczycie przy okazji, jak już zrobię pierwszy wycinek koła. Co trzeba zrobić? No trzeba chwycić ten plusik i go ściągnąć po prostu tutaj na dół. Troszeczkę to zajmie, bo to jest dość duże zbliżenie. Troszkę oddalę ten widok, ten plus jest dalej widoczny, fajnie. Chwytam go i muszę zjechać do tego kółka. Okej, okay. O właśnie. Ustawiam go z grubsza, zrobię sobie zbliżenie i teraz staram się ustawić go no, w miarę możliwości. Tak mi się wydaje, że to jest na środku. Tego małego kółka na środku. O, teraz chyba tak, mniej więcej. Dobrze, oddalę sobie widok. Mamy to ustawione. Oddalę widok na całość. No dobrze, i teraz operację. Może to zamknę, nie będzie mi potrzebne już. Pojawi się za chwilę nowy panel. Mianowicie edycja. Klonuj. Utwórz układ klonu. I teraz w tym oknie bardzo istotne jest to, abyście ustawili dokładnie, jeżeli chcecie taki sam efekt uzyskać oczywiście, ustawili dokładnie to, co ja tu mam ustawione. Zaznaczone okienka, które ja mam i tak dalej, i tak dalej. Czyli tak, proste przesunięcie, symetria, pierwsza zakładka. Proste przesunięcie, pierwsze kolumny 1, 7. Te wartości być może możecie mieć inne, ale one nie są zaznaczone, wobec tego to nie jest istotne. No i tutaj użyj zapamiętanej wielkości i pozycji klonowania. Przesunięcie. Tu nic więcej nie zmieniamy, jak tylko kolumny, przesunięcie X, kolumny wpisujemy minus 100. Skalowanie nas nie interesuje, obrót. No właśnie, obrót. I teraz dzielę moje koło na 7 części, czyli muszę obliczyć sobie, policzyć, ile stopni ma taki wycinek, prawda? Pod jakim kątem są te ramiona. Czyli tutaj właśnie posłużę się już kalkulatorem, żeby to szybciej było. 360, czyli koło, podzielę na ile? 7 części dzielę. 51,428. I wpisujemy tą wartość z tysięcznymi właśnie. 51,428 tutaj, gdzie kolumny. I nic więcej nie jest zaznaczone. I wystarczy kliknąć utwórz. Proszę bardzo, tak? Mamy ramiona, czyli te kreski, tak, obrócone o pożądaną ilość stopni i w ten sposób równo rozmieszczone w promieniu 360 stopni, przez co teraz, wykorzystując narzędzie pióro, bez żadnego problemu stworzę sobie wycinek 1/7 koła. Tak, tu zbliżę widok do środka, bo od środka trzeba zacząć. Tak, dokładnie od środeczka. Tutaj no, staramy się jak najbardziej precyzyjnie, bo to później po prostu będzie bardzo fajnie wyglądało. Klikam, stawiam pierwszy węzeł, przesunę się teraz do góry. Teraz tu zbliżę widok. Tu, jeżeli wcisnę Ctrl, to automatycznie ta linia, jak widzicie, idzie pionowo do góry, czyli przez środek mojej kreski. Nie muszę jej stawiać na końcu, mogę postawić ją o tutaj. Kolejny węzeł, prawda? Teraz oddalę sobie widok. I no, może za bardzo oddaliłem. I poza kołem, to już dowolnie, nie musi być tak jak ja, może być jeszcze większy obszar, no jakby zaznaczony, czy też ścieżka poprowadzona jeszcze w większej odległości od koła. I teraz, tu jest istotna sprawa, jeszcze zbliżę widok, jest przyciąganie, ale do narożnika, widzicie? A to trzeba ustawić po prostu na środku kreski. Klik. Mam kolejny węzeł, oddalę widok. I teraz już po prostu wracamy do punktu początkowego. Klik, zamykam ścieżkę, tak? Teraz przesunę do góry, żeby całość była widoczna. No i bardzo proste operacje, narzędzie tutaj, wskaźnik. To mogę już właściwie, no nie zamknę, bo będę potrzebował jeszcze. Więc tak, wypełnienie może być żółty. Nie ma znaczenia, kontur wyłączę. Tak, i teraz mam zaznaczony, utworzony obiekt. Wciskam Shift, zaznaczam koło. Tak? Nie te kreski, a koło zielone. Ścieżka, część wspólna. Bum, proszę bardzo. Mamy gotowy wycinek 1/7 koła. To samo się będzie działo, jeżeli będziecie dzielić na 5 części, czy na 11, to będzie 1/5 na przykład koła. Tak? Te kreski żółte, zaznaczam je wszystkie, usunę, one już nie są potrzebne.
Zbliżę widok, czy... O, właśnie, tu została jeszcze. One służyły tylko jako takie poglądowe, prawda, rozmieszczenie równe elementów na promieniu 360 stopni, żebyśmy widzieli jeden z tych segmentów, żebyśmy mogli po prostu narysować. Dobrze, zaznaczam obiekt, klikam jeszcze raz, uchwyty do obrotu i jak widzicie, punkt obrotu wcale nie jest na środku obiektu, bo gdzieś, no, gdzieś tutaj powinien być mniej więcej, prawda? Jest na środku zaznaczenia. Tak się dzieje zawsze. No i ten punkt obrotu teraz trzeba, na razie go przesunę w ten sposób tutaj. Teraz sobie zbliżę widok i ustawię go dokładnie tutaj na czubku. O, na czubku tego tutaj obiektu. Fajnie, mamy sprawę załatwioną i teraz wystarczy, tak, w tym układzie klonów, które tworzyłem, nic nie zmieniamy, nic, absolutnie, po prostu klikamy utwórz. Bum, gotowe. Mamy 7 części. Jeżeli użyjecie wartości 7, to jest ok, ale pojawi się taki jakby zduplikowany element, prawda? Proszę bardzo, w tym miejscu. Więc go po prostu delete, usuwamy. I mamy, proszę bardzo, Ctrl Z, wycofam operację, 7, prawda, części pizzy. No i na końcu, najczęściej na 8 jest dzielona. Dobra. Teraz oczywiście znowu sobie zachowam, prawda, te elementy. One będą przydatne. Koło 1 może być, tak, już nie będę kombinował z nazwami. Wrócę do koło, zaznaczę wszystkie te elementy. Ctrl C. Na razie wyłączę widoczność, wrócę do koło 1. Ctrl Alt V. I mamy sprawę załatwioną, skopiowane. Tutaj zablokuję i wyłączę na razie widoczność. Odblokuję widoczność bazowej warstwy. No i teraz importujemy zdjęcia, będziemy wstawiali zdjęcia. Ja tutaj użyłem potosy, czy też zdjęcia takich, no, tam bohaterów z ostatnich lat filmowych, tak? Tutaj Ctrl wcisnę, odznaczę ten katalog widok, bo to jest katalog, to nie są zdjęcia. I klikamy otwórz. Tak, i mamy tutaj wszystkim znane, na pewno to te postacie są. Mam ich 7 oczywiście, tyle ile wycinków. Dobrze, no mamy 3 panie i 4 panów, ale jest 7, to tak nie da się zrobić co drugi. No dobrze, rozpoczniemy od płci pięknej. Tak, zaznaczam sobie ten panel. Może jeszcze zdjęcie odsunę na bok. I teraz już nie jest mi potrzebny to okienko, utwórz układ klonu. Na razie zaznaczam ten panel sobie i no oczywiście trzeba zmniejszyć krycie, żeby widzieć, jak to zdjęcie ustawić. Ups, coś tu się porobiło. Dlaczego wszystkie te elementy zmniejszyły swoje krycie? No dobrze, spróbujmy zmienić kolor. Niech to sobie będzie jakiś tutaj kontur, też wszystkie elementy. To jest kontur oczywiście, tak? No dobra, to wypełnienie pomarańczowe, też wszystkie elementy. Oczywiście ja się troszeczkę wygłupiam w tej chwili, bo wiem doskonale, co jest grane. Zostawię ten pomarańczowy kolor już, tak? Dlatego, że jest to pierwszy element, który utworzyłem, pamiętamy, prawda? I z niego zrobiłem, jak pamiętacie, panel układ klonów. To nie jest to samo, co zduplikuj element. Klony przejmują parametry jakby bazowego elementu, czyli tego pierwszego. Tak? Jeżeli mu zmieniam kolor, to wszystkie klony zmieniają kolor. Jeżeli zmieniam intensywność krycia, wszystkie klony zmieniają intensywność krycia. No właśnie, i nie jest to dobrym pomysłem, żeby w ten sposób tak to działało. Trzeba się tego pozbyć po prostu. Czyli zaznaczamy wszystkie elementy, które są klonami, poza tą bazą. Czyli tak, ten, wciskam Shift, 2, 3, 4, 5, 6. 6 klonów zaznaczam, przechodzę do edycja, klonuj, odłącz klon. I teraz zaznaczam bazę z powrotem, zdejmuję krycie, gra, wszystko pasuje. No i oczywiście zdjęcie, też krycie. To same operacje, które wykonywałem przy panelach prostokątnych. Więc pokażę Wam jeden przykład, a kolejne to już po prostu no, w takim przyspieszonym tempie będą. Tak, więc mamy zdjęcie, oczywiście troszeczkę je obrócę tutaj, żeby bardziej dopasować, tak, do panelu. O, fajnie, tutaj troszeczkę brakuje.
Wobec tego to wyciągnę ciut w dół. No, wydaje mi się, że może być. Oczywiście znowu page down, pamiętamy o tym. Prawda? Popatrzcie, jak po kolei panele na wierzch wskakują. No i ostatni jest nad zdjęciem, czyli ten, co mnie interesuje. Czyli go zaznaczam, wciskam shift, zaznaczam zdjęcie. No i oczywiście to samo. Czytnij, ustaw, proszę bardzo, krycie. Mamy wycinek, prawda? Wstawiony do tego panelu. Mamy zdjęcie wstawione do tego panelu. No i teraz oczywiście dalej pracuję, ale już będzie to działo się o wszystko o wiele szybciej. Jak widać, sprawa załatwiona, prawda? Fotosy wstawione, te wycinki. Przy tej okazji też dwa lub trzy z nich troszeczkę chciałbym poprawić. Program Inkscape ma pewne elementy do grafiki bitmapowej. Oczywiście one są na porównaniu z opcjami, takimi samymi opcjami, na przykład w programie GIMP do grafiki bitmapowej, czy Photoshop, czy jeszcze inny jak Affinity Photo na przykład. Są po prostu namiastką, tak? No ale troszeczkę te zdjęcia chciałbym poprawić. Czyli wybieram sobie tutaj zdjęcie Nataszy, tak? I mamy efekty. Raster. No tu jest troszkę tych opcji. Tak jak powiedziałem, one raczej no tak nie dają jakichś wielkich możliwości, ale chcę troszeczkę jaśniejsze je zrobić, te zdjęcia. Czyli dostosuj HSB i akurat jak widzicie, tutaj używałem wcześniej też do jakiejś tam okazji 100, tak? Kliknę sobie podgląd, tu się nic nie zmienia. I wartość jaśniej, tak? Chcę zrobić jaśniej. No dobrze, to zróbmy jasność 100, 110. Popatrzmy, kliknę podgląd. Za bardzo. Jak dla mnie troszeczkę za bardzo. 108 będzie chyba ok. Patrzmy. Tak, 108 jest ok. Klikam zastosuj. Teraz zaznaczam zdjęcie tutaj Ironmana. Też troszeczkę jaśniejsze chcę. Po prostu klikam podgląd. I to już wskakuje automatycznie, tak? Troszeczkę. O, jaśniejsze. Zastosuj. I tutaj Wonder Woman, to samo, klikam podgląd. Tutaj za dużo, tutaj będzie mniej. Wartość mniejsza. 105, 8, 106 prawie będzie ok. Klikam zastosuj. Dobrze, i teraz tutaj ustawię wartość z powrotem. Bazową, czyli 100. Enter. I zdjęcie Yondu, nie wiem, czy miał imię, to drzewo miało imię, zaznaczam, kliknę podgląd i tutaj zmniejszę troszeczkę nasycenie jakby koloru. To zdjęcie, przez to, że on ma tak bardzo niebieską twarz, troszeczkę wydaje mi się, że ono odstaje od pozostałych. Wobec tego nasycenie kolorystyczne, tutaj powiedzmy, no zobaczmy 90, enter. Tak, podgląd. Tak, jest troszeczkę różnicy, troszeczkę mniej. Fajnie. I klikam oczywiście zastosuj, gotowe. No i teraz zostały nam ramki, tak? Czyli zablokuję sobie tą warstwę na razie, odblokuję warstwę, gdzie mam ustawione, prawda? Te moje panele, zaznaczę je wszystkie. Wypełnienie, bez wypełnienia, kontur. Jakiś tam kolor, no oczywiście nie tyle. Nie wiem, skąd to się wzięło 100. Nie mam bladego pojęcia. Ustawię 1. Dobrze, nie ten kolor oczywiście. Ja tu chciałem użyć taki pomarańczowy kolor. O, fajnie. Może troszeczkę ciemniejszy jeszcze. Tak. I teraz, no 7 nie, 8 zrobimy. 8 jest ok. Dla pewności zaznaczę jeszcze raz w ten sposób. Obejmę zaznaczeniem te elementy. Ctrl
albo Ctrl D po prostu. Ctrl D duplikuje. I tutaj kolor będzie biały. No, popatrzmy, coś tu się porobiło, prawda? No jest fajna okazja, by wam pokazać rozwiązywanie problemu. Kolor biały wskoczył tylko i wyłącznie tutaj, na tym łuku. Ctrl Z, pomarańczowy. Ustawiam kolor, no taki bardzo, bardzo jasny, prawie biały. Tylko tutaj. Dlaczego? No dobrze, Ctrl Z, wycofam operację. Mam zaznaczone te elementy. Popatrzmy na początek. Prawy przycisk. Nie są zgrupowane. No to dobrze, jeżeli nie są zgrupowane, to ścieżka, połącz. I teraz spróbuję zmienić kolorystykę. A właśnie, no właśnie, widzicie? Czasami, tak jak już mówiłem wcześniej przy okazji innego tutorialu, są czasami jakieś dziwne rzeczy się dzieją. Wydawałoby się, no, skąd to się wzięło, dlaczego? No właśnie, trzeba połączyć tą ścieżkę. I jak się okazuje, i teraz właśnie dopiero możemy sobie odpowiednio tutaj manipulować. Tak, jeżeli zrobię jeden, to jest bardzo mało, słabo to widać. No, tu z kolei za dużo. Trzy, wydaje mi się, że trzy. Trzy będzie ok. Odznaczę, żeby było fajnie widać. Mamy oczywiście w całości, tak, bo jeżeli chwycę teraz. Popatrzcie, przejdę na warstwę, która jest zablokowana oczywiście, tak? Koło, odblokuję ją. No i chwycę, to mam zdjęcie osobno, a ramka jest w całości. No to jeszcze ten efekt właśnie pojedynczej ramki dla każdego z tych wycinków. Zaznaczę sobie bliżej widok tutaj. I wcisnę Alt. I zaznaczę sobie, może tak, przejdę tutaj do wypełnienia. Kontur kolor, jeszcze raz kliknę. Teraz mam zaznaczoną wycinek ramki pomarańczowej. Oddalę widok. Ctrl C. Może tutaj wstawię, tutaj wyłączę widoczność, zablokuję już tą warstwę, tu mam gotowy efekt. Do bazowej warstwy wracam. Ctrl Alt V. Tak? I teraz Ctrl D jeszcze szybciutko zduplikuję. Na duplikacie ustawię inną kolorystykę i tutaj styl konturu, tak jak poprzednio. 3. Jeszcze zbliżę widok. Wciskam Alt, Shift. Jeszcze raz kliknę i Ctrl G. Te dwie rameczki razem grupuję. Sprawdzę jeszcze, chwycę, czy one są faktycznie razem. Tak. Ctrl Z. I teraz jeszcze oddalę troszeczkę widok. Przechodzę do panelu. Pospieszyłem się. Zbliżam widok. Klikam jeszcze raz, aby były to, nie tutaj, na rameczce oczywiście, elementy do obrotu i mam punkt obrotu, tak? Ten punkt obrotu na razie ściągnę, może go ustawię tutaj. Teraz jeszcze zbliżę widok. Zmniejszę krycie tej ramki. Jeszcze zbliżę widok. I ten punkt ustawiam nie na wierzchołku ramki, a w miejscu połączenia wszystkich tutaj elementów. O, właśnie tutaj. No i przywracam 100% widoczności. Oddalę widok. I teraz właśnie układ klonu. Nic nie zmieniam. Tak jak było poprzednio. Utwórz. I proszę bardzo. Tak, mamy. Jeszcze oddalę troszkę widok. Mamy gotowe elementy. Zaznaczę sobie Nataszę z ramkami. Ctrl G. Proszę bardzo. Wolverine. No nie, przepraszam, Ctrl Z, to inaczej trzeba zrobić. W ten sposób. Wolverine, Ctrl z ramkami, Ctrl G. Kapitan Marvel, to źle zaznaczyłem, źle się zabrałem za to. Ctrl G, tak. Iron Man. Ctrl G. Wonder Woman, Ctrl G. Tak, Thor, no i Yondu z drzewem, Ctrl G. Proszę bardzo. I każdy z tych elementów to ma swój, może tak to zrobię, o, by było w obszarze jakby dokumentu, każdy z tych elementów, ale już nie jako koło, a każdy, jak widzicie, każdy tak dość luźno ustawiony,
No i na koniec jeszcze oczywiście troszkę przedłużam, ja wiem, ale dopełnienie jakby efektu, tło takie gradientowe troszeczkę dodam, czyli to zrobię już na, może być tutaj, tak, na razie u góry. Oczywiście tutaj kontur mnie nie interesuje, natomiast wypełnienie będzie to gradient radialny. Pomarańczowy nie, to muszę zmienić tę kolorystykę tutaj, to nie, zróbmy to tak, ciemnoczerwonym, ale nie w środku. W środku będzie taki ciemniejszy kolorek, tak? A na zewnątrz będzie właśnie ciemnoczerwony, mocno ciemny. Oczywiście tutaj mamy wartości krycia 0 i dlatego tak to wygląda. Tu jest krycie, dobrze, to jest w porządku. No i szybciutko to, co już wcześniej robiłem, tak? 297 Enter, 210 Enter, 0 Enter, 0 Enter i Page Down. Proszę bardzo. Mamy pokrojoną pizzę potosu. Dziękuję pięknie oczywiście za oglądanie, dziękuję za komentarze. Zapraszam na mój kanał Mister Kamio 1 myślnik Robert Sobucki. Proszę sobie włączać powiadomienie, kliknąć ten dzwonek, wtedy otrzymujecie informacje o każdym nowym filmie bez żadnego problemu. Zawsze macie do tego dostęp. Pozdrawiam wszystkich serdecznie i do usłyszenia.